Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest radny Tomasz Gogacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry. Panie radny, kolejne turbulencje w sprawie budowy wiaduktu wzdłuż ulicy Żeromskiego. Jeden z oferentów biorących udział w przetargu złożył protest do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO rozstrzygnięcie sprawy zapowiada na 30 stycznia. Czy pana zdaniem scenariusz, w którym KIO unieważni przetarg i nakaże jego ponowne ogłoszenie, jest realny? To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że generalnie mówiąc, ten problem powinniśmy mieć przynajmniej rok temu już rozstrzygnięty. Kto będzie wykonawcą, niech ta budowa po prostu powinna być rozpoczęta. Mamy, że tak powiem, styczeń 2023 roku, a my jeszcze naprawdę nie wiemy, kiedy za kilka miesięcy od wiosny będą loty samolotów z naszego lotniska, kto będzie wykonawcą bardzo ważnego obiektu, węzła komunikacyjnego, czyli Radom Wschód i tych wszystkich właśnie rzeczy. No ja wiem, że ta firma z Będzina wygrała oficjalnie. Oczywiście odwołanie jest, że firma z Warszawy akurat, bo tam są te różnice parytetów, bo to jest połączona inwestycja, że tak powiem, miejska oraz PKP, czyli linii po prostu kolejowych i to jest mniej lub bardziej korzystne dla jednej ze stron. Ja chciałbym, żeby ta sprawa przeszła naprawdę w interesie wszystkich nas jak najszybciej, a decyzja zapadła i żeby przystąpić do budowy. Mm-hmm. Bo to zobowiązanie, że to jest 24 miesiące, niech ono będzie prawdziwe. Wiem, że ta inwestycja ma jedną wielką zaletę, że jest to gotowy projekt, nie jest to robione metodą projektuj i buduj, co wszystkie te inwestycje w Radomiu to jest coś takiego, że jest ta czkawka, że ktoś to projektuje, a dopiero coś wykonuje, i później się robią aneksy, poprawki, zmieniamy i tak dalej. To jest konkretne zadanie, uzgodnione, długo była dyskusja, jak to ma wyglądać, jakie ma mieć funkcje, jakie parametry techniczne i tylko budować. I teraz tylko trzeba przestrzegać, żeby to było w terminie i z należytą starannością wykonane. Bo samo chyba odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jednego z oferentów nie powinno być zaskoczeniem przy tak dużym projekcie, przy tak dużej inwestycji. Może samo odwołanie nie, dlatego że różnica między cenami to były takie, tak powyżej tych kwot, które miasto dysponowało, około 2 milionów złotych, czyli generalnie no, to jest kwestia przy tak dużej inwestycji, która przekracza 100 milionów, to jest rzeczywiście niewiele. I to są te wszystkie niuanse związane z tym, jak to dalej będzie robione. Mhm. No ja myślę, że po prostu sama zasada, że można się odwoływać, jest dobrą zasadą, ale nie chciałbym, żeby to było metodą taką prawniczego blokowania. A no nie chcę podejrzewać, że jak firma jest z Warszawy, to ktoś na przykład z lotniska w Modlinie starał się, żeby to lotnisko w Radomiu nie miało dobrej obsługi komunikacyjnej. Bo naprawdę się obawiam jednej rzeczy przy tym całym połączonych sprawach, że na pewno trzy miasta nie są zadowolone, że powstaje lotnisko w Radomiu. Na pewno nie jest zadowolona pani prezydent Łodzi, bo tam jest lotnisko w Lublinku. Prezydent Warszawy, bo tam jest lotnisko w Modlinie. No i prezydent Lublina, bo tam jest lotnisko w Świdniku. I oni by najchętniej we trójkę, te trzy miasta oczywiście bez nazwisk, udosiły ten pomysł radomski. No i dlatego są te problemy. Mm-hmm. Ale kolejnym problemem, bo to na pewno wiemy, że wiadukt nie powstanie wcześniej niż wystartuje radomskie lotnisko. Czy to nie będzie właśnie problem? To jest podkładanie nogi pod pewną inicjatywę. Wiadomo, są wybory parlamentarne, że sprawa się na jesieni zdecyduje, bo tak naprawdę, co by nie powiedzieć, ta decyzja o lotnisku w Radomiu jest decyzją polityczną, wbrew naprawdę różnym siłom przeciwnym, które już wymieniłem, bo tak to się składa, że są metropolia, Radom jest tylko powiatem i chce grać w wyższej lidze, co oczywiście nie jest dobrze widziane. No to jest takie trochę paternalistyczne podejście do naszych możliwości jako miasta, a to jest to, że miasto powinno się wyemancypować i naprawdę dokończyć ten temat. No i szukam sojuszników, no chciałbym, żebyśmy odnieśli wspólnie jako mieszkańcy Radomia i regionu radomskiego oraz świętokrzyskiego, bo to byłaby obsługa tego regionu, całej tej Doliny Kamiennej, czyli mieszkańcy Ostrowca, Skarżyska, Starachowic i tak dalej, też by z tego korzystali, bo mają najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o lotnisko w Radomiu. Mhm, lotnisko w Kielcach oczywiście i Targach Kieleckich. Lotnisko, które ma ruszyć zgodnie z zapowiedziami pod koniec kwietnia. Pojawiły się wątpliwości, że to lotnisko rzeczywiście w tym terminie ruszy. Pierwsze loty z radomskiego portu lotniczego odbędą się zgodnie z planem, tak mówi rzeczniczka prasowa przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i Lotniska Chopina Anna Dermont w rozmowie
z rynkiem lotniczym.pl i wskazuje, że nie ma żadnego zagrożenia, że zapowiedziane na koniec kwietnia pierwsze loty się odbędą. Panie radny, jest pan spokojny? Na przykład radny Wiesław Wędzonka, który był gościem u nas w studiu, obawia się i widzi pewne zagrożenia, że uda się wystartować pierwszym samolotom z radomskiego lotniska pod koniec kwietnia. Pan jest w tej sprawie spokojny? Spokojniejszy chociaż? Jeżeli chodzi o pana radnego Wiesława Wędzonkę, no to ja wiem, że no nie będę mówił, ale sprawy lotniska są mu bliżej znane, bo sam jest właścicielem samolotu, z tego co wiem, no i w jaki sposób zna to środowisko, ale zmieniła się ta koncepcja odnośnie, kto teraz będzie, że tak powiem, odnosił sukces, bo miał duży wpływ na to, jak było budowane to lotnisko wcześniej jako radny wielokadencji, a teraz po prostu będzie, że tak powiem, niezadowolony, kiedy obecnie, że tak powiem, rządzący w Polsce odniosą sukces, bo to jest inwestycja państwowa i że tak powiem, obecnej ekipie rządzącej w naszym kraju. Ja osobiście uważam, że te pierwsze loty na pewno są zagwarantowane. Te połączenia związane z tymi stolicami różnych krajów, typu tam Paryż, Rzym, Kopenhaga, Tirana i tak dalej. Myślę, że te loty czarterowe do krajów południa Europy nie tylko też są. No i to jest pewien start. Jak się dobrze wystartuje, to dalej wszystko dalej idzie. Ja myślę, że operatorzy turystyczni, jeżeli zobaczą te warunki, ja widziałem osobiście to lotnisko, naprawdę jest to najbardziej nowoczesne lotnisko w Polsce. I to mówię bez jakiejkolwiek przesady, bo wszystkie te parametry i te rozwiązania są na miarę lat 20, XXI wieku. Naprawdę. I pod tym względem to trzeba być naprawdę wielkim malkontentem, żeby mieć tak zwane schadenfreude z tego, że coś się komuś nie udaje, bo ktoś, że tak powiem, blokuje nowoczesne rozwiązania po prostu. I nie, no nie wszyscy, że tak powiem, temu sprzyjają, bo mają w tym jakiś interes osobisty, czy może nie osobisty, ale polityczny, żeby konkurencja nie okazała się sprawniejsza. Mhm. Końcówka kwietnia to na pewno loty. Na pewno początek, z radomskiego lotniska. Jak najbardziej. Myślę, że od strony formalnej te wszystkie terminy są dotrzymane i nie będzie, że tak powiem, że jakieś służby w odpowiednim terminie certyfikaty nie będą wydane, no i że z tego powodu nie będzie można formalnie czegoś zrobić po prostu. Mhm. Radomskie Centrum Sportu, budowa Radomskiego Centrum Sportu, prace budowlane i odbiory mają zakończyć się do 31 maja, czyli za nieco ponad 4 miesiące. Patrząc na stan zaawansowania budowy, wierzy pan, że ten termin zostanie dotrzymany? Panie redaktorze, to jestem... Powiem jedno, chciałbym, żeby ten temat już zdjęty, ale osobiście, jako dojrzały mężczyzna, powiem jedno. Brak takiego, nie powiem, ale biznesplanu na to wszystko. Ja chciałbym, żeby od 1 czerwca firma Betonox płaciła odsetki za każdy dzień opóźnienia. Za dużo jest już czasu zmarnowanego, 20 aneksów z różnymi kwotami, firma, która sama wystawia faktury, ile co będzie kosztowało, a biała flaga Mosiru i tych specjalistów, którzy godzą się na każde warunki, jesteśmy na kolanach. My tylko prosimy, prosimy, a oni dyktują warunki. No to trwa tyle już czasu, tyle miesięcy, że ja będąc członkiem tej komisji, no powiem jedno, no ja nie chcę mówić o pewnych rzeczach, które wyjdą w użytkowaniu, bo ja się obawiam, że nie zostało profesjonalnie wykonane przez wodociągi odwodnienie tych obiektów i te wszystkie szkody, które będą z osiadaniem, bo niestety to Radomskie Centrum Sportu powstało w fatalnym miejscu, na wododziale, tam gdzie warunki geotechniczne są bardzo trudne. Ja wiem, że wbito tam 3000 pali betonowych, iniekcje betonowe, żeby utrwalić ten grunt, no ale nie wiem, czy to się sprawdzi i czy to będzie wytrzymywało, bo jeżeli na te trybuny wejdzie te 5-8 tysięcy kibiców, którzy będą wyrażać swoje, że tak powiem, entuzjazm albo odwrotnie, to popadnie to pewnie rezonans i pewne wychylenie tych konstrukcji nośnych, nawet o parę centymetrów spowoduje, że to będzie pękało i to będzie tak jak krzywa wieża w Pizie. Po prostu będą straty. Instalacje będą pękać, różnego rodzaju elektryczne, wodne, kanalizacyjne i tak dalej. I to jest zniszczenie budynku. Osiadanie, plastyczne grunty. Już nie jedna szkoda budowlana była. Mamy takie przykłady no, na Śląsku, jak tam pewne cmentarze się zapadają, budynki i tak dalej. A takie mini topnięcia, uchybienia tu będą. Powiem tylko jedną rzecz, bo ja tutaj obserwowałem. Fundament tej trybuny południowej razem z obiektem hali jest ten sam. Nie ma żadnej dylatacji. Czyli te wszystkie naprężenia, które tam są, one się ujawnią w czasie użytkowania, to niestety praw fizyki nie zmienimy. One tak działają. Po prostu. I tego się bardziej obawiam, bo to będzie dalsza perspektywa. Już nie mówię o tym, że samo miejsce, że zniszczono piękny budynek sądu, który był dobrym budynkiem i świetnie by się nadawał na mieszkania socjalne. Poza tym te miejsca parkingowe, które są w granicach, nie wiem, 70-80 miejsc, to jest pewnego rodzaju, no, po prostu powiem szczerze, totalne
niepoważne podejście, że tak właśnie zlokalizowano tak piękny obiekt, bo naprawdę gdyby ta była sama hala, to ona jeszcze by funkcjonowała, ale jeszcze dodanie tego stadionu, kiedy przychodzą tysiące kibiców, to powoduje, że będziemy mieć jako radomianie zablokowane śródmieście miasta i będą te różne skargi, ja już nie mówię o terenach zielonych przy tych wszystkich budynkach w okolicach Zbrojskiego, Struga i tak dalej, bo to wszystko będzie maksymalnie zastawiane, a wyłączanie tylko ulic na czas imprezy, nawet jeżeli będzie taka sytuacja, że jest impreza na stadionie i impreza na hali. To będzie podwójne obciążenie. To będzie musiało być rozdysponowane w jakiś inny sposób. Wyjdą pewne wady. Ja już nie mówię o tych, że znam te wszystkie szczegóły. Może specjaliści do końca tego nie powiedzą, ale jest to w protokołach tej komisji, że po prostu tam są przeciwspadki, pewne odcinki, no woda nigdy nie płynie do góry. Ja wiem, że to będzie, że tak powiem, funkcjonowało i zobaczymy, jak dobrze to będzie funkcjonowało. Nie chcę krakać, bo chcę jeszcze, że coś takiego powstaje, tylko nie w tym miejscu i nie z takimi problemami, jeżeli chodzi o lokalizację i parametry, które tam są zrobione. To powinno być zrobione, szczególnie mówię o stadionie, tak gdzie się teraz Radomiak buduje, na tych terenach Błoni, tam pod Lasem Kapturskim, tam gdzie już powstają, wychodzą te instalacje boiskowe, inne budynki tego, co Radomiak tam buduje dla swojej młodej kadry po prostu. I tam ten odpowiedni obiekt powstać, a nie na tym wododziale, który jeszcze nas zaskoczy. Zaskoczy nas, jak ten kościół na ulicy Katowickiej, księży akurat tutaj, co mają to liceum Filipinów, po prostu, że ten budynek osiada i te warunki geotechniczne, a miałem pewne podstawy geologii, jestem geografem fizycznym, że po prostu no, z tym się nie dyskutuje i są tego konsekwencje. To można powiedzieć, mówimy o problemach przy budowie stadionu Radomiaka, ale te prawdziwe problemy zaczną się, jak ten stadion zostanie wreszcie wybudowany. Tak, jeżeli będzie użytkowany, a będą, no proszę powiedzieć, tysiące ludzi po ileś tam kilogramów, ile to ton będzie naprężeń różnych. Wiadomo, że nawet sprawdza się mosty pod obciążeniem, jak się buduje, to wjeżdża ileś ciężarówek, to musi być wydolność dwukrotnie większa niż takie normalne obciążenie. A ja nie wiem, czy ktoś do końca, że tak powiem, przykrył coś, co nie jest do końca zrobione i sprawdzone, bo wiem, że były robione odwierty i nie do końca to rozpoznanie geologiczne było robione. Jeżeli ekspert, profesor Kumor mówi, że trzeba zrobić to i to, a to nie zostało wykonane, no to od razu powiem, będą tego konsekwencje. Bo eksperci wyrazili swoją opinię, co należy zrobić, żeby mieć pełną, no, stabilną sytuację i bezpieczeństwo na tych obiektach. One będą funkcjonować przy otwarciu wstęgi, ale jeżeli zobaczymy drugi, trzeci rok, następny, no to zobaczymy te rzeczy, które nie chcemy mówić, które będą zaskoczeniem dla użytkownika. Panie radny, podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zgodzili się państwo na przesunięcie terminu wykupu obligacji miejskich. Dzięki temu udało się uwolnić 24 miliony złotych niezbędne do dokończenia budowy stadionu Radomiaka, ale wyrazili państwo zgodę na przesunięcie wyższej kwoty, kwoty wyższej o 20 milionów, czyli 44 milionach złotych. No właśnie, pytali państwo prezydenta, po co te dodatkowe 20 milionów złotych? Ja osobiście jako Tomasz Gogacz byłem temu przeciwny. No taka była decyzja Rady. Ja uważam, że to jest pewnego rodzaju no, zwiększenie pola manewru dla obecnego prezydenta, żeby w jakiś sposób nas zaskoczył jakoś dodatkową, nieoczekiwaną inwestycją, bo będzie miał środki, które będziemy spłacali w późniejszym terminie. I to jest pewnego rodzaju, no myślę, że taka inteligencja, jeżeli chodzi o skarbnika miasta, że takie rozwiązanie znalazł, że zawsze lepiej mieć jakąś zakładkę niż tylko na styk po prostu, bo jeszcze nie wiemy, jakie jeszcze koszty wyskoczą i jeżeli chodzi o pewne parametry związane z funkcjonowaniem na przykład kosztów oświaty i wszystkich tych innych instytucji, to ja myślę, że nawet zagwarantowanie stypendiów sportowych na połowę roku, a nie na cały rok i tak dalej, no będą pewne rzeczy, które będą musiały być w jakiś sposób rozwiązywane. No i to jest chyba tylko taka, no troszkę pewna roztropność, ale to jest tylko ratowanie się, że rzeczywiście jesteśmy bardzo pod kreskę i musimy mieć to, że nie może być na koniec tego roku, czyli jeszcze na koniec grudnia niewypłacalni. No musimy te regulacje, wszystkie jakie mamy powinności uregulować, bo to będzie dziwne, gdyby przed wyborami samorządowymi nie były płacone na przykład pochodne wszystkie ZUS-u i tak dalej dla sfery budżetowej, dla szpitali, dla oświaty i tak dalej, bo miasto za to odpowiada, to są wszystkie te koszty, które wiążą się z funkcjonowaniem odbioru śmieci i tak dalej. To jest po prostu rzecz, która i komunikacja miejska, zawsze każdy powinien mieć tą ostrożnościową podejście. Nie wydać wszystkich środków, tylko zachować coś na czarną godzinę.
Panie radny, na koniec pytanie. Czy budynek, w którym urodził się między innymi profesor Leszek Kołakowski, jest zagrożony? Jaki pomysł na ten budynek ma miasto, władze miasta? Znaczy, miasto ma taki pomysł, że tam, gdzie się urodził akurat Leszek Kołakowski, a mieszkał też Jerzy Połomski, bo tak się dowiedziałem, byłem dyrektorem tu w Śródmieściu w szkole numer 13 gimnazjum. Po prostu znam tą okolicę, bo tam się mieściły kiedyś szkoły podstawowe, szkoła numer 3 imienia Jana Długosza, tam się mieścił wydział kuratorium. Ja tam osobiście znałem te budynki, tą nieruchomość. I teraz się dowiaduję, że raptem chcemy tą nieruchomość odprzedać. W jaki sposób miasto ma ponad 40% udziałów. Jest to całkiem duża nieruchomość, jest to ponad 4000 metrów kwadratowych, ponad 2000 metrów kwadratowych, 70 mieszkań. Gdyby prawidłowo zarządzać tą nieruchomością, to możemy z tego pozyskać 25 do 30 mieszkań w wielkości około 60 metrów kwadratowych. Mamy tu różne projekty budowania mieszkań socjalnych, ale my mamy nieruchomość i miasto nic z tym nie robi, żeby wyegzekwować swoje prawa właścicielskie. Bo jeżeli ma się do czynienia, że tak powiem, z nieruchomością, gdzie ma się udział ponad 40%, a tam jest 70 mieszkań, to z bardzo prostego rachunku wynika, że około 25 mieszkań to na teraz możemy dysponować, bo te umowy najmu to nie są zawarte z miastem, bo tak mam na piśmie, tylko zawierane są przez zarządcę nieruchomości, który nie ma praw właścicielskich, on tylko zarządza. A właściciel decyduje o tym, z kim zawiera umowę, na jakich warunkach. To są właśnie takie rzeczy, które mnie zaskakują, bo to jest pierwsza kategoria, jeżeli chodzi o położenie, to jest centrum, a my tutaj po prostu myślimy o tym, żeby oddawać w aport administratorowi, który będzie budował mieszkania za 3-4 lata, jeżeli to się stanie, bo teraz administrator stał się deweloperem. Jeżeli mamy substancję miejską, to powinniśmy wiedzieć, jakie nieruchomości, do czego mamy prawo. Mało tego, dzisiaj było takie posiedzenie komisji do spraw rewitalizacji. Są pewne rzeczy, żeby rewitalizować Radom, te puste kamienice, że miasto powinno wykupywać udziały większościowe i porządkować te własności w interesie wyglądu Śródmieścia Radomia i w interesie mieszkańców, bo myślę, że na tyle powinniśmy to wygenerować, bo jesteśmy naprawdę miastem 200-tysięcznym i który takie problemy będzie rozwiązywać. A ja widzę tutaj wśród tej kadry po prostu białą flagę, nie róbmy tego, nie starajmy się o środki zewnętrzne, nie ratujmy pewnej substancji, będąc tego właścicielem. No ja się z tym nie chcę godzić, uważam, że trzeba o to zawalczyć po prostu. I będę dzisiaj chciał nawet na Komisji Rozwoju dowiedzieć się więcej, bo nie znam takich szczegółów dokładnie od tego tematu odnośnie tych kosztów wszystkich, żeby jednak zachować tą substancję w rękach właściciela, czyli miasta, a nie wyzbywać się tego po uważam niskich kosztach, bo jak zobaczyłem ten operat, no to proszę państwa, zbywanie się nieruchomości w cenie poniżej 1000 zł za metr kwadratowy, to jest dla mnie pewnego rodzaju dziwne. Mm-hmm. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w naszym programie, a dziś już stawiamy kropkę. Moim państwa gościem był radny Tomasz Gogacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie radny. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.